Prowadzą takie stowarzyszenie Kamera. Mamy taką wspaniałą siedzibę, którą od paru lat remontujemy i korzystamy z pracowników z MOPR-u. I pan Heniu jest, ja bym jego szefem, to prawda, w tej chwili. I jak z nim rozmawiam, zawsze jak przychodzi o sztuce, o różnych rzeczach i dowiedziałem się, że nie był w kinie od 30 lat, więc mu zafundowaliśmy bilet. Później tak ciągle drążyliśmy, co jeszcze ciekawego. I mówię, Heniu, a do teatru byś poszedł? A mówi, nigdy nie byłem, ale mówię, pod warunkiem, że zrobimy tutaj film. I to jest, że tak powiem, no, że tak powiem, na własnej piersi wychowany bohater. Ale on mówi w filmie, że szef mu zafundował bilet do teatru, czyli on nazywa ciebie szefem, tak? Niestety tak. A ja chciałbym, żebyś opowiedział trochę więcej o Stowarzyszeniu Kamera, które założyłeś, które działa w Szczecinie. Czym konkretnie, który był producentem tego filmu? Ale wiem, że zajmujecie się nie tylko produkcją filmową, ale także działaniami edukacyjnymi, innymi inicjatywami. Jakbyś mógł opowiedzieć, co, dlaczego założyliście stowarzyszenie i czym się zajmuje Stowarzyszenie Kamera? No przede wszystkim zajmujemy się filmem i taką działalnością okołofilmową, a edukacja rzeczywiście nas interesują takie, że tak powiem, granice społeczeństwa, bym powiedział. Tu, że seniorzy, tu, że tak powiem, trochę ludzi gdzieś w ośrodkach takich monarowskich, gdzieś tam ludzie na krawędzi ogólnie rzecz biorąc, a taką ostatnią naszą taką rzeczywiście domeną to jest praca z seniorami. Nie wiem, na przykład w tamtym roku, nie, dwa lata temu zabraliśmy ich na Woodstock i zrobili film dokumentalny z nasi seniorzy na Woodstocku i nawet nagrodę na festiwalu szczecińskim dostaliśmy za ten film, więc mi się wydaje, że fajnie, a że tak powiem z nimi próbujemy przekroczyć jakieś granice. Czyli film służy tutaj jako taki sposób, no, nie chcę powiedzieć reedukacji, ale jakiejś, czy rehabilitacji, ale jakiegoś pokazywania innych szans, czy co próbujecie osiągnąć dzięki? Nie, to nie chodzi chyba o szansę, to chodzi o dobrą zabawę, bo film to jest, tak powiem, łączy i uwalnia, przede wszystkim uwalnia nas od takich jakby stereotypów, żeby na przykład, nie wiem, nie mówić o czymś, to przełamuje pewne rzeczy, a że tak powiem, czym dla nas jest film, to w zasadzie to jest trudne pytanie, nawet albo łatwe, nie wiem. No ale jednak nie pracujecie z uprzywilejowanymi osobnikami, tylko raczej, tak jak powiedziałeś sam, ludźmi na krawędzi, tak? Czy film pozwala się utrzymać gdzieś tutaj na powierzchni, czy... No, to też jest, że tak powiem, senior taki na przykład, jeżeli chodzi o seniorów na przykład, to dla nas to taki senior, który do nas przychodzi, to mi się wydaje, że on już całe życie był aktywny i ta krawędź chyba jest tym, że krawędziem jest koniec życia. To bardziej chyba o to chodzi i takie jakby co im już jakby już im nic nie wypada, no nie, że mogą wszystko zrobić i to jest takie szukanie u człowieka, że granic już ile może z siebie dać na koniec, a czy tak powiem, że tak powiem ci młodsi, którzy gdzieś tam znajdujemy i robimy taką akcję, nie wiem, wymyślimy sobie taką akcję potem od filmu od myśli do filmu, czyli w 5 dni robiliśmy takie filmy dokumentalne czy fabularne w ośrodkach monarowskich, to bardziej chodziło o próbę takiego jakby zadziałania, że z każdym może zrobić film. Każdy może to zrobić film, że to jest też, tak powiem, ja nie uznaję czegoś takiego, że ktoś ma talent. Wszyscy mamy talent do wszystkiego, tylko kwestia warsztatu, nie? I popracowania nad tym. Tego też uczycie. Ja nie wiem, czy uczymy, ale trudno tego nauczyć, nie? Ale bardziej uczymy, że znaczy to też trudno mówić o nauce, bo to jest bardziej taka, no może i tak, może uczymy, tak, trochę zapętliwa. Ja mam pytanie, dlaczego w ogóle nakręciliście ten film? Dlaczego taka tematyka? Dlaczego tematyka taka? I co on miał przekazać przede wszystkim? To jest taki portret człowieka, jego jakby jeden dzień z życia pana Henia, który pokazał, jak wygląda po prostu to, jakby no, trudno pytanie, co miał pokazać. Pokazać jego dzień życia i jakby, że przeżywa pójście do teatru, gdzie to uważałem, że to może być ciekawe dla kogoś, kto by chciał to zobaczyć lub nie, nie wiem. Ale o panu Heniu tak naprawdę nie dowiadujemy się za wiele. Mamy tu 15 minut, jeden dzień z życia. Wiemy, że nie był nigdy w teatrze, idzie pierwszy raz do teatru. A czy mógłbyś powiedzieć, co robił wcześniej pan Heniu? Kim on jest? Bawił się całe życie, myślę. Nic poza tym i to mu zostało. Tylko został mu MOPR, nic poza tym. Tak prawdę mówiąc, gdzieś tam...
gdzieś tam może i pracował, ale przez naprawdę wiele, wiele lat był człowiekiem bez pracy, bez niczego. I no, to, jak to powiedział, on zawsze, że on tańczył i śpiewał i pił wódkę. No bo Szczecin to jest jednak, ja sam jestem urodzony w Szczecinie, więc wiem coś o tym, to jest jednak miasto w dużej mierze zagrożone chociażby alkoholizmem przez to, że stocznie zamknięto, wielu tych stoczniowców nie miało później pracy. Czy to faktycznie Szczecin, czujecie, że jest tam dużo problemów społecznych, z którymi trzeba sobie radzić? Myślę, że to propaganda chyba mówi nam, że tam jest źle. Stocznia pracuje, tylko że może mniej jest na podzielone mnóstwo jakby spółek, a nawet w tamtym roku, jak robiliśmy film taki dokumentalny, taką symfonię miejską i posiedliśmy trochę w stoczni, byliśmy wielce zdziwieni, że jak tam dużo ludzi pracuje. I to jest, że tak powiem, chyba jakieś mity. Mamy na pewno, nie wiem, gorzelnie, mamy browar, więc jakby normalnie, że alkohol się pojawia w tym miejscu. A chciałbym jeszcze dopytać o sam teatr współczesny. Dlaczego akurat w Szczecinie Nowa Filharmonia powstała, prawda, okazały budynek, ale dlaczego zdecydowaliście się wysłać pana Henia akurat do Teatru Współczesnego kierowanego przez Annę Augustynowicz? I dlaczego akurat na sztukę Moliera? Bo to, tak stwierdziłem, że to lekka sztuka, bo tam no, motocykl jeździ na przykład po scenie. Pomyślałem sobie, że on lubi takie rzeczy, że tam dron lata nad publicznością. Takie duże, takie są, że tak powiem, ciekawe rzeczy, żeby on skorzystał z tego, a żeby nie do końca się przestraszył. A teatr współczesny może też dlatego, bo blisko jesteśmy tego teatru ostatnio i dlatego padł na jego wybór. Może gdybyśmy byli przy Teatrze Polskim, to byłby Teatr Polski. Ale nie dowiadujemy się w końcu, czy ta sztuka mu się podobała do końca. Mówi, że było tutaj trochę do śmiechu. Czy, natomiast widzimy, że on bardzo czuje się wyjątkowy, że tam był. Czy on powrócił jeszcze do teatru, czy raz wystarczy? On bardzo chce wracać, tak, w różne miejsca. Ostatnio pokazuję mu, że są tanie linie lotnicze i za niedługo na emeryturę odejdzie i proponuję, żeby na Filipiny wleciał, czy gdzieś, bo mu ta starcza emerytura na wszystko wtedy i pokazuje, że można kupić tanie bilet w jedną stronę. To jest jakby kolejny jego, będzie pierwszy raz. Będzie poleci pierwszy i ostatni raz samolotem. Chcecie się go pozbyć? Nie, ale chcę mu dać mu dobre życie pod palmami. Znaczy ten film, to jest, on budżet miał bodajże 70 zł, więc bardzo wysoko budżetowy film był. I stwierdzam, że to właśnie chyba jest właśnie film z potrzeby serca. To nie był, jakby stwierdziliśmy, że to jest moment, kiedy trzeba go zrobić. Bo wiele różnych filmów robimy, które mamy też pieniądze, ale ten jakby tak jeździ po tych festiwalach, my jeździmy za nim. I to my tak się śmieję, że to za 7 dych jest niezła produkcja. Ale potrafiłbyś zrezygnować z tej niezależności w imię, nie wiem, wielkich pieniędzy, czy... Dla pieniędzy chyba tak.